29 listopada wspominamy błogosławioną Marię Klementynę Annuaritę Nengapeta, dziewicę i męczennicę. Annuarita urodziła się 29 grudnia 1939 roku w Wamba w prowincji wschodniej Konga jako córka Amisi Badiulu i Isude Julien. Pochodziła z plemienia Babudu, z rodziny mającej 6 dzieci. Jej rodzice rozwiedli się. Na chrzcie świętym, który przyjęła w wieku 6 lat razem ze swoją matką, przyjęła imię Alfonsina. Całe swoje wychowanie religijne zdobyła w pierwszej misji chrześcijańskiej na terenach Zairu w Bafwabaka. W wieku 16 lat zdecydowała się wstąpić do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny. W roku 1959 złożyła śluby zakonne i przyjęła imiona Maria Klementyna. Ukończyła szkołę i pracowała jako nauczycielka, otaczając swoich uczniów serdeczną troską. Z wielką życzliwością odnosiła się także do współsióstr. W zakonnej wspólnocie pełniła obowiązki zakrystianki i pracowała w kuchni. Jej życiową dewizą było służyć i sprawiać radość. Zginęła 1 grudnia 1964 roku w okresie wojny domowej w Kongo, broniąc swej czystości. Siostry zostały porwane i wywiezione przez żołnierzy. Dowódca upatrzył sobie Annuaritę i chciał ją zmusić do uległości. Wobec zdecydowanego oporu kazał ją zabić. Siostra Annuarita, zdając sobie sprawę, że za chwilę zginie, powiedziała do oprawców: „Przebaczam wam, bo nie wiecie, co czynicie”. Została zasztyletowana, a odtrącony dowódca dobił ją strzałem. Świadkami jej męczeństwa były siostry uprowadzone razem z nią, które w chwili jej konania odśpiewały Magnifikat. Początkowo została pochowana we wspólnym grobie, ale po zakończeniu rebelii jej ciało przeniesiono do katedry w Isiro. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Kinszasie 15 sierpnia 1985 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Klementyny Annuarity, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.